Okej, okay, witam wszystkich. Dzisiaj będzie kolejna część filmiku z próby naprawy PS4 kupionej na OLX za 200 zł. Jak niektórzy nie wiedzą, to było uszkodzone tutaj gniazdo HDMI. Przy próbie włączenia konsoli zapalała się na chwileczkę na obudowie dioda, ta niebieska, ten pasek. Jakaś, nie wiem, sekunda i gaz, tak jakby następowało jakieś zwarcie na płycie. W ogóle wiatrak się nie uruchamiał. Po rozebraniu konsoli, wyciągnięciu tego gniazda i potem włożeniu płyty i na szybko uruchomieniu, konsola włączyła się, wiatrak zaczął się kręcić normalnie, dioda się świeciła, także wyglądało na to, jakby konsola startowała. No i dzisiaj postaram się nakręcić filmik, jak będę wymieniał na nowe gniazdo kupione na Allegro. A zobaczmy sobie jeszcze najpierw tą płytę. To jest PS4 FAT. Oznaczenie płyty to jest SAP 001 i tutaj macie numer. Dokładnie. Nie wiem, może zapaliłbym światło, będzie lepiej widać. Czekajcie. O, chyba mam. Ok. Trochę przyciemnie. Żeby tak nie było. O, teraz chyba będzie w miarę ok. SAP 001, tutaj model płyty, tutaj mamy kości RAM, na których będą termopady i zaraz troszeczkę opowiem o termopadach, jakie były w tej konsoli. No i tutaj jest samo gniazdo do wymiany. Tu pod tą osłoną jest encoder od HDMI-ka. Też są filmiki, jak sprawdzać, czy jest sprawny, czy są filtry, wszystkie ok. Na razie ja tego nie ściągam, ponieważ dopiero po wlutowaniu gniazda zobaczę, czy będzie obraz z konsoli. Jeżeli będzie, to nie trzeba będzie nic robić. Jeżeli nie będzie, to następnym krokiem będzie sprawdzenie właśnie tego encodera, czy on jest sprawny. I takie coś. Tu z drugiej strony mamy w sumie sporo jest, no, elementów na tej płycie. Cały układ. On się nazywa dokładnie chyba APU, że tu mamy procesor i kartę graficzną zintegrowaną w jednym jakby układzie. Bateryjka do podtrzymywania czasu i różnych tam ustawień konsoli. No i tutaj jeszcze też oznaczenie płyty Sub-Zero. 01 Sony Computer Entertainment. Dobra, teraz troszeczkę o kwestii tych termopadów. Powiem wam tak. Domyślnie w konsoli było coś takiego. Są tak malutkie termopady i to jak mierzyłem suwmiarką, to wychodziło 0,5 mm. Nie wiem jaką mają jaką mają wartość tego odprowadzania ciepła. Ale ja kupiłem dwa takie listki 1 mm. Nie 0,5, tylko 1 mm termopadów. Mam nadzieję, że 1 mm będą ok. Nie za grube, że nie będą. I one mają wartość na poziomie chyba 6 W. Tak. Tutaj macie naklejkę. 6 W na metr kwadratowy. Czyli są dosyć wydajne. Jest, spróbuję zamontować tutaj właśnie do tej PS4 zamiast tych maciubkich. Ja dam troszeczkę większe. Kolejną sprawą co? Pokażę wam zakupione nowe złącza HDMI. Ja sobie odłożę płytę na bok. Tu jest wlutowane złącze stare z tej konsoli. Podejrzewam, że ono wygląda jak w ogóle nowe, kupowane. Ale cóż, wolałem sobie kupić nówkę, jeszcze nawet nie otwierana, zapakowana w takim blistrze. I teraz sobie otwórzmy i wyciągnijmy nówkę sztukę kupioną na Allegro.
Za 9 zł chyba. Jest identyczna sztuka jak ta tutaj. Także popatrzcie się, po prawej jest z konsoli, po lewej jest ze sklepu. Powiem wam, że te po lewej, co jest ze sklepu, one nawet nie ma tych nóżek polutowanych. Jak nówka sztuka. Ktoś po prostu też chciał wymienić gniazdo, ale chyba nie miał sprzętu na wymianę tego i zrobił to, co zrobił, co pokazywałem wam już na poprzednim filmiku. I teraz przełączmy się na Firefoxa, ja wam pokażę to złącze. Firefox. Jest widać, ok. No jak widzicie, tutaj od Vulcan Cell we Wrocławiu kupowałem na paczkomaty. Takie złącze. Gniazdo, slot złącza HDMI, jak to tam się nazywa. 9,99. I opis, że nowe wysokiej jakości gniazdo HDMI do PlayStation 4 wymienić, stare wysłużone już niedziałające gniazdo HDMI na nowe kompatybilne z konsolą PS4, wymiary długości taki, taki, tak. Tutaj zdjęcia. Troszeczkę brakuje mi jednego ujęcia, żeby było bardziej dokładne te złącze HDMI, ale powiedzmy, że jest w miarę ok opis. Znaczy w miarę ok. No jeszcze bym dodał informację o modelach, do jakich te gniazdo pasuje, wtedy już by było naprawdę super, bo większość to tylko tak jakby kopiuje, wkleja opis i wiecie, no nie wiadomo, czy to powiem inaczej. Są osoby, które mogłyby się pomylić, tak? Które się nie zdają, mogłyby kupić gniazdo na przykład TX do Slima i próbować je wlutować do Slima, a w Slimie jest w ogóle całkiem inne gniazdo. Także też były takie przypadki, są nawet filmiki na polskim YouTubie i nie tylko, pokazujące, jak ktoś chciał wlutować gniazdo HDMI do Slima z wersji FATA. I teraz tak, przyłączę się może na kamerkę. To mam, to mam. Wiecie co? Jest taki motyw. Ja tutaj te otwory, co są, cztery dziurki, co wchodzi w gniazdo HDMI, postaram się jeszcze oczyścić z cyny, ponieważ i tu teraz muszę zrobić pauzę i uruchomić mikroskop, żeby wam to pokazać bardzo dokładnie, o co chodzi. Także ja robię na chwilę pauzę i zaraz będziemy pod mikroskopem. Ok, lecimy dalej. Chodzi o to, że czym by wam to tutaj pokazać dokładniej, a wezmę jakąś pincetę, że te cztery otwory tutaj mogą być troszeczkę gdzieś zabrudzone. O co chodzi? Włożę stare gniazdo HDMI do tego tutaj gniazda i patrzcie się, czy wszystkie te nóżki będą idealnie wchodziły do, pokrywały się z pinami. Nie. Wychodzi na to, ja zrobię zbliżenie, żeby to było lepiej widać. Ok. Widzicie? Te nóżki są minimalnie przesunięte w jedną stronę. I teraz jak włożę nowe gniazdo, nowego jeszcze powiem wam szczerze nie wkładałem. Być może będzie dobrze. Może tutaj te stare gniazdo miało troszeczkę krzywo nóżki, te co wchodzą. Zobaczymy jak będzie nowe. Nowe. To samo. Nie pasuje dokładnie. I tak się zastanawiam, czy to by jest na 100% to samo gniazdo, bo to wiecie, jak to może być. Nie pasuje. Delikatnie, no w sumie sporo, o jeden taki pin. Trzeba było przesunąć to gniazdo i teraz się patrzę tutaj na te dziurki. No i faktycznie. Tutaj jeszcze jest cyna, którą trzeba będzie usunąć. A zrobię to przy pomocy, no jest cyna, widać, że jest cyna, dlatego nie, tak super nie wchodzi.
Ja teraz próbuję użyć takiej fajnej metody, której jeszcze nie robiłem, ale chcę zobaczyć, czy sprawdzi się pewna taka rzecz. Ja wam zaraz pokażę. Ja zrobię tylko pauzę, wyciągnę to i się przełączę na normalną kamerkę, żeby wam pokazać, co mam i czego spróbuję użyć, żeby tą cynę stąd usunąć, bez używania lutownicy. Także robię pauzę i zaraz jestem. Okej. Mam taki fajny zestaw. Nie wiem, tak się nazywa fachowo wyciorów? Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to kupiłem kiedyś nie do elektroniki, tylko do gitary. Do piłowania tam na siodełku rowków, które wchodzą struny. Są specjalne takie. No, dobra, okej, ja to będę nazywał wyciory. Nie wiem dokładnie. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale tu są takie jakby malutkie pilniczki i one służą do piłowania tam w tym siodełku od gitary. Oczywiście to sprzedają te sklepy elektroniczne, pisząc, że można tym używać też do takich właśnie napraw elektroniki. Ja teraz spróbuję właśnie takim czymś troszeczkę podszlifować tą płytę główną, znaczy tą płytę główną, te dziurki tutaj, żeby usunąć tą cynę i pokażę wam, jak to będzie wyglądało teraz pod mikroskopem. Jak się zbliżymy bliżej, żeby to wam lepiej pokazać. Widzicie, tu mamy różne końcówki tego. Tu jest akurat gruba. Spróbuję tym delikatnie, tu już będzie w ogóle gruba, ale jeżeli złączył to wszystko w jedną całość i tak przyłożył do tego tutaj, to widzicie, że mamy sporo różnych rozmiarów i które podejdą nam bez problemu pod tą dziurkę. Także no raczej wam tego nie pokażę, jak wkładam tą dziurkę, bo nie mam za bardzo takiej możliwości. Ale ten wchodzi bez problemu. Czekajcie, może jakoś to mi się uda troszeczkę chociaż tak pokazać. O, widzicie? Ale to jest jeszcze za gruby. Jeszcze jest chyba tutaj o wiele cięższy. No pewnie są o wiele. Te będą ok. Tylko te są tak cieniutkie, żeby trzeba uważać, żeby ich nie złamać po prostu w palcach. Widzicie? I tym spróbuję tutaj sobie podszlifować. Dobra, ja się w ogóle przełączę na większą kamerkę z telefonu. I mniej więcej to jakoś tak o zrobimy. Tu na pewno nic nie uszkodzę. Widzicie? I dlatego te gniazdo nie siedzi idealnie. Dobra, zrobimy może inaczej. Wy widzieliście, o co chodzi. Ja sobie zrobię pauzę, wezmę to pod mikroskop stereoskopowy, bo tak na oko to nie da się tego rady robić. Zrozumcie mnie. Jak będę miał kiedyś w przyszłości stereoskopowy mikroskop, który będzie mógł nagrywać i pokazywać to, co robię, to wtedy będzie lajcik. Także ja robię pauzę, oszlifuję sobie te dziurki i potem pokażę wam, czy po robocie będą te gniazda HDMI pasowały. Słuchajcie, genialne są te wyciory. No kurczę, jedna tylko dziurka tutaj jest tak naprawdę do poprawienia, bo wyciągłem z tych dziurek tymi sporo, tak jakby ktoś tutaj używał takiej pasty lutowniczej. Powiem wam, że to będzie za grube, ale wyciągłem z tej dziurki mnóstwo syfu i cyny. I teraz spróbujemy sobie włożyć gniazdo. Zobaczymy, czy troszeczkę coś pomogło. I już mamy poprawę zdecydowaną. Wiadomo, że już które tutaj dokładnie jeszcze trochę w prawo, czyli do góry.
I tutaj głównym problemem jest, podejrzewam, te tutaj po prawej stronie. Tą dziurkę tutaj muszę bardziej odszlifować. Dokładnie tą. I zobaczymy dalej. Także ja jeszcze raz robię pauzę i jeszcze troszeczkę działam. Myślałem, że już wejdzie, ale jeszcze troszeczkę krzywo siedzi. Dobra, moi drodzy, powiem wam, że troszeczkę trzeba się napracować. Przede wszystkim trzeba sobie dokładnie oczyścić tutaj te dziurki, żeby były jak najlepiej odprowadzone z syny. I następnie trzeba się troszeczkę pomęczyć z tymi pinami tutaj. Ja je troszeczkę sobie podszlifowałem, powyginałem. Chyba najważniejsze jest takie dobre wygięcie je w odpowiednią stronę, żeby się równomiernie ułożyło nam na tym. Teraz zobaczcie. Teraz mogę je sobie ułożyć tak, że wszystkie piny będą, o, widzicie? Jest elegancko. I teraz wystarczy, że przylutuję sobie tak, żeby było tutaj to wszystko równo. Pin do pina. O, elegancja. Pin do pina. Pięknie się pokrywają. Mówię, przylutowanie teraz w odpowiedniej pozycji, tak żeby złapać. No i potem będzie zabawa z cynowaniem nóżek, ale jeszcze w ogóle przed tym, to muszę sobie tutaj zrobić, bo widzicie, tutaj mam dwóch ścieżek. Jedna, druga i tutaj dwóch. Raz, dwa. Tutaj to będzie w miarę łatwo poprowadzić. Z tej i z tej. Natomiast tu się zastanawiam, czy zrobić tak, jak robił to gościu na YouTubie. I poprowadzę po prostu tutaj z rezystora i diody. Bo to są nawet połączone chyba te dwie tutaj ścieżki. Zresztą zaraz sprawdzę sobie miernikiem. Tutaj z tą diodą i z tym rezystorem. Ja sobie sprawdzę miernikiem, zrobię pauzę i wam powiem, czy to jest prawda, czy te ścieżki się łączą z tymi elementami. Ok, słuchajcie, ja mam miernik teraz podłączony w trybie sprawdzania ciągłości obwodu. I teraz patrzcie, dotykam tego rezystora pod tą diodą i tu dotknę tego pinu. Aj, tylko trzeba to dobrze. Jest. Ten rezystor jest połączony z tą nóżką tutaj. Natomiast to powinno iść do diody. Z tego co pamiętam. Nie pamiętam do której strony diody. A nie, to idzie ten, będzie szedł chyba tutaj. Do tej, dobrze. A ten jest połączony z tą diodą, której tutaj nie ma, z tym lewym pinem. Także bez problemu mogę się podłączyć. Nawet będzie mi wygodniej podłączyć się tutaj i tutaj. Niż robić tutaj drucik z tego do tego. Zresztą on się tak podłączał na filmie, także ja tylko potwierdzam, że to jest 100% prawda. I nie trzeba będzie kombinować z podłączeniem pod tym. A te dwa po lewej stronie to będą do zrobienia bez problemu, ponieważ ścieżki idą bezpośrednio do tych pinów. Także ja robię przerwę, muszę wyjść na chwilę na pocztę, bo dostałem awizo. Także wracam za chwilę. Dobra, słuchajcie, lecimy z tą zabawą. To jest moja pierwsza w życiu naprawa PS4 z łącza gniazda HDMI. Także wybaczcie mi za pewne błędy, które będę mógł popełnić. Ale człowiek uczy się właśnie na błędach, albo jak najmniej. I najpierw sobie tutaj naniosę topnika, znaczy topnika, no tej pasty lutowniczej takiej
która jest w takim pudełeczku metalowym. Do tego celu użyję plecionki i kolby z grotem na T12. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja będę starał się wam to pokazać pod mikroskopem cyfrowym. Nie robię to pod stereoskopowym, dlatego będzie mi troszeczkę to trudniej ogarniać, bo nie jestem tak bardzo przyzwyczajony do tego. Lepiej mi się robi po prostu pod stereoskopowym. Ale zobaczymy, jak to pójdzie na tym grocie z tą lutownicą T12. I najpierw sobie tutaj spróbuję. Delikatnie to ściągnąć. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Okej. Staram się tak patrzeć na monitor. No, że też troszeczkę sobie przesuniemy płytę. Ten copnik nie jest taki zły. Nie chcę oczywiście tutaj nic uszkodzić, dlatego robię to w jedną stronę, bo jak widzicie, te pady są poprowadzone właśnie tak bardziej w dół. Trochę plecionka jest uwalona tą cyną. Dobra, powiedzmy, że wstępnie to jest w miarę tutaj, ta strona jeszcze jest do poprawy. Sobie czyszczę trochę grota. Naniosę jeszcze raz topnika troszeczkę. Topnika nigdy nie żałujcie, powiem wam szczerze. Jeszcze raz spróbujemy odciągnąć tutaj tą. Cyna. Ten grot, który mam teraz założony, powiem wam, że on jest troszeczkę wypuklony, czy mi się wydaje? Że tam była cyna na nim naniesiona. Nie, tam była cyna fabrycznie naniesiona. Chodzi mi o samą tutaj tą końcówkę. A tam była cyna. Dobra, ja sobie wyczyszczę grota. Nawet ta T12 sprawdza się, daje rady. Odetnę sobie końcówkę plecionki, żeby nie było jeszcze raz tutaj sobie. Poprawię te pole, tak żeby było już tak naprawdę cacy. Plecionka jest bardzo, bardzo, ale to bardzo cieniutka. Dobra. Tu mam te pola oczyszczone. Jeszcze sobie oczyszczę oczywiście te odmocowania. Także tutaj też sobie naniosę troszeczkę pasty lutowniczej. I teraz oczyszczę sobie bardziej te tutaj pola. Dobra, to jest tu. Okej. Tutaj coś się zrobiło.
Czyżby jakaś to? Okej, nie ma nic. Teraz jeszcze tą prawą stronę sobie oczyszczę. Mam nadzieję, że ta T12 sprawdzi się w tym zadaniu tutaj. Ale jak na razie jest ok. Jak na razie jest ok. Tutaj mi będzie troszeczkę ciężej, bo jest z boku gniazdo. Dobra, wyczyszczone. Teraz co bym się przydało zrobić? Przydałoby się teraz to oczyścić izopropanolem. I powiem Wam, że tak zrobię. I przymierzę teraz gniazdo, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja robię pauzę, naleję sobie izopropanolu i lecimy dalej. Dobra, teraz sobie oczyszczę to izopropanolem. Wezmę szczoteczkę i będę czyścił to tylko do góry, ponieważ nie chcę zarwać żadnego tutaj pina, a wierzcie mi, że można tak zarwać ścieżkę, nawet taką szczoteczką. Także staram się to robić jak najbardziej delikatnie. Jak widać, mniej więcej to jest. Nieźle, nieźle. Teraz jak się gniazdo przyłoży, to będzie wszystko raczej ok. Zobaczmy, jak gniazdo teraz może. Gniazdo włożone. Trzeba je jeszcze tylko odpowiednio tutaj naprowadzić. W ten sposób mniej więcej. I tak powinienem je teraz przylutować chociaż na jedną nóżkę, tą tutaj po prawej stronie, żeby ono mi się trzymało, a potem już będziemy sobie lutowali te wszystkie piny i na końcu po prostu prowadzimy cztery druciki, które nam te gniazdo, o teraz jest pięknie, widzicie, jeszcze ustawię ostrość lepszą, teraz jest super i tak muszę je przygotować w takiej pozycji. Jak wiecie, tutaj pójdą z prawej strony dwa druty do rezystora i do tego pola od tej diody. Natomiast po lewej stronie są dwie ścieżki, także nie będzie problemu raczej z połączeniem tego. Tak więc ja robię na chwilę pauzę, bo robię sobie obiadek. Jak zjem troszeczkę, bo jestem głodny, to wracamy dalej do naprawy tego gniazda. Ale jak widzicie, na razie wszystko fajnie wygląda. Kwestia, żeby to gniazdo było dobrze przylutowane, trzymało się na tych czterech nóżkach mocno i żałuję, że jednego nie kupiłem, będąc w Gontroniku. Po pierwsze, taśmy kartonowej, bo nigdy takiej taśmy nie miałem, zawsze używałem sreberka. Sreberka, no takiej taśmy aluminiowej do pieczenia tam różnych rzeczy w piekarniku. I żałuję najbardziej chyba tego, że solder maski nie kupiłem, bo chciałbym to solder maską te złącza zalać już potem, jakby wszystko działało. No, to było dobre. Ale okej, na razie robię pauzę, idę coś wszamać, bo jestem głodny. Dobra, słuchajcie, ja to zrobię tak. Najpierw, tak sobie to myślałem, ustawię te gniazdo tak, żeby było idealnie te piny tutaj dolegały do tych ścieżek. O, coś takiego. Złapię kilka pinów tutaj, żeby mi się trzymało to gniazdo
w jednej pozycji i potem od drugiej strony już wezmę, ale to na kolbę z WEPA 937 D+, na taki ten większy grot do tych rezysorów, co mam, polutuję sobie te cztery tutaj główne dziurki, żeby mi się te gniazdo bardzo mocno trzymało i potem będę po prostu już te piny cynował, żeby się trzymały do tych ścieżek i na samym końcu, jak już będzie całe gniazdo już powiedzmy przylutowane, poprowadzę druciki. Także ja sobie najpierw tutaj naniosę trochę topnika na te ścieżki, żeby to było łatwiej potem się lutowało. Jeszcze tutaj trochę damy po prawej, po lewej stronie. Ja wiem, że ja to robię nie jakoś super ekstra fachowo, ale mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. A jak będzie działało, to już będzie pełen sukces. Dobra, widzicie, topnik jest fajnie naniesiony. Teraz tylko muszę ustawić tak te piny. To jest coś ciężko wam pokazać, bo ja tutaj dociskam to ręką. Jeszcze muszę się patrzeć na monitor. Ale mniej więcej zrobimy to tak, że jeszcze nie jest tak super idealnie, jakbym tego chciał. A chciałbym, żeby było w ten sposób. Teraz jest pięknie i teraz wystarczy, że właśnie wystarczy, że co musimy zrobić? Musimy teraz właśnie tą cynę tutaj elegancko nanieść. No i grot jest mniej więcej tej wielkości. Mała temperatura, muszę sobie zwiększyć w ogóle temperaturę na grocie, żeby to poszło łatwiej. Zastanawiam się, którą tutaj nóżkę najpierw przylutować. Wiecie co? Spróbowałbym najpierw tą po lewej stronie złapać. Tylko zastanawiam się, czy to wziąć cięższą cynę. Tu mam jeszcze, a tu mam jeszcze bezołowiówkę. Bezołowiową mam. I chwila, gdzieś miałem taką fajną cynę, chyba 0,2 mm i ona do takich padów była super. To gdzie ja mam? Od razu sobie wyciągniemy jeszcze jedną rzecz, żeby potem zrobić porównanie czegoś. Chwila, moment, muszę zrobić pauzę, bo chyba mam ją gdzie indziej schowaną tą cynę. Ok, znalazłem i teraz wam pokażę pewne porównanie. Tu mam taką szpulkę, gdzie jest bardzo gruba cyna. Jest za grube chyba na te piny. Bezołowiowa jest grubość 1 mm. To jest bezołowiowa teraz. Też jest gruba jak cholera. I tu mam super taką, kiedyś kupiłem, nie pamiętam gdzie to kupowałem. A to jest bardzo cieniutka. Ta będzie idealna. Idealna. Mam nadzieję, że kurczę uda mi się to jakoś złapać bezproblemowo. Najpierw to muszę złapać sobie fajnie tą cynę. Wszystkie piny są w miarę prosto. Wszystkie, dobra. Z worka się zrobiła. Trzeba więcej topnika tutaj dać w ogóle.
Ale chociaż ta zworka jest na razie dobra, bo ona będzie chyba trzymała. Dobra, wiecie co? Nawet mi to pasuje. Na razie może być. Jeszcze bym sobie z drugiej strony takie coś zrobił. Na tych dwóch tutaj widzę, będzie fajnie. Pinach. Damy sobie tu trochę jeszcze też topnika. Okay. Teraz bym chciał sobie tutaj ten połączyć. No i dobra, okej, okay, dobra. Nie, to jest super. O to mi nawet się rozchodziło. Żeby to się trzymało, potem sobie poradzimy bez problemu z usunięciem tego. Gniazdo się trzyma. I teraz je przylutuję od drugiej strony. O, tutaj sobie wyciągnę stację WEPA z tymi dużymi grotami. Tylko jak to teraz tą płytę ułożyć? Chwila, moment. Najważniejsze, żeby te piny były po prostu wszystkie tam równo. Dobra, jest. Ok, robię pauzę, wyciągam wepa i z grotem do rezystorów tym fajnych. On tutaj złapie to bez problemu. Dobra, słuchajcie, mam tutaj już grot założony, ten duży, bardzo duży, także tutaj będzie odprowadzanie ciepła spore. Sobie naniosę topnika. I wiecie co? Polutuję to cyną bezołowiową SN99 CU1. Zobaczymy. Podobno bezołowiówką też się fajnie robi. Także zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj z tymi. Widzicie? I teraz trzeba będzie tutaj dużo, dużo dać cyny. Nie żałować. Jak widać, nóżka się polutowała, ale do końca tutaj ten się nie polutował. I to jest pytanie. Dlaczego tak się stało? Zobaczmy sobie drugą. Dobra, najwyżej sobie potem to zeskrobiemy tym. Tu jest druga strona. Tutaj to sobie też damy trochę topnika. Albo zostały uszkodzone. No tutaj te ścieżki, że tak powiem. Czy tak dużo tam ceny są? Szło? No nie wiem, no zobaczymy, będę dawał więcej. Jak zawsze dawać topnika, żeby było wszystko świeże. O Jezu, jeszcze ten telewizor muszę naciskać, żeby się nie wyłączał.
Dziwne wam powiem. Tutaj naokoło się cyna nie chce trzymać za bardzo. A powinna złapać mi to bez problemu. Widzicie? Nie chcę. Łapie nóżki. Spróbuję użyć innego topnika, który kupiłem ostatnio. Jeszcze go nie otwierałem. Zobaczymy, jak nim pójdzie. Może też ma kwestia topnika użycia. No dobra, naniosę tego. Zobaczymy, jak on będzie się sprawował. Też nie. No, powiem wam, że nie wygląda to za najlepiej i zastanawiam się, dlaczego to tak wyszło. Być może, no teraz będę musiał to na pewno przeczyścić izopropanolem i chyba będziemy musieli podskrobać sobie trochę tutaj te nóżki z boku. Bo nie złapało to tak, jakbym chciał. Nie złapało to tak, jakbym chciał. To przeczyszczone. Jak widzicie, wyszło to. O kurde. Babole. Tutaj w ogóle nie złapało. I teraz postaram się użyć takiego nożyka, który miałem fajny, tylko gdzie ja to położyłem? Jest tutaj. A spróbuję tym zrobić to. Właściwie to bym może jeszcze spróbował zmienić grot na inny i zobaczył, co się stanie. Bym sobie założył tego grota. Dobra, ja zmienię grot. Robię na chwilę pauzę. Ok, słuchajcie, zmieniłem grot na inny. Naniosę znowu tej nowej pasty, co kupiłem. Gotowniczej. I to jest teraz robione na stacji WEB 937D+ i powiem wam, że tak. Spróbuję jeszcze to zrobić na T12. Może jest ta 937D jest jakaś słaba, ale teraz zmieniłem sobie grot na taki i zobaczymy, co będzie się działo po. Czyżby złapało, czy mi się wydaje? No ten grot już trochę lepiej sobie jakby poradził. No to zobaczmy jeszcze tą stronę. Troszeczkę go wyczyszczę.
Ten wydaje się trochę lepiej. O ja, to jest masakra. Nie wiem, czy to nie będzie wszystko jeszcze do poprawienia. Ale ten grot chyba jest troszeczkę lepszy. Ale jest masakrycznie duży od wprowadzanie ciepła tutaj. Ja to jeszcze zrobię, potem poprawię te 12. Bo czuję, że ten grot się tutaj klei do tego. Dobra, nie. Ja zmieniam stację na te 12. I zobaczymy, jak pójdzie te 12, bo tym idzie strasznie ciężko. Dobra, słuchajcie, teraz robię to grotem T12, tym typu nóż. Zobaczymy sobie, jak poradzi sobie T12. Masakrycznie odbierają ciepło te pady tutaj. No, tu już mi się chyba polutował. Z jednej strony. Chyba trzeba będzie z dwóch stron kurde łapać. Dopiero T12 chyba dała rady jakoś w miarę. Teraz musiałbym jakoś od drugiej strony tutaj. Ciężko to jest polutować. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że to jest tak ciężko tutaj polutować. Już chyba, nie wiem, hotem kurde bym lepiej to zrobił. A nie lutownicą. Już mam tą stację na maksa ustawioną. To znaczy stację tą T12. Ciężko jest, ciężko, mówię wam, przysięgam. Wiedziałem, że jest tak ciężko. Ja robię na chwilę pauzę, sobie wrócę płytę. Dobra, słuchajcie, ja walczę pod mikroskopem stereoskopowym, bo pod cyfrą nie dałbym rady tego zrobić po prostu. Naprawdę to jest. Naprawa HDMI nie jest łatwa, szczerze mówiąc. I jeszcze w moim przypadku pierwszy raz. Na pewno zdaję sobie sprawę, że przydaje się tutaj naprawdę dobry sprzęt, jeżeli chodzi o groty, o odprowadzanie ciepła, o to utrzymanie na końcówce grota tej stałej jakby temperatury i mocy, bo nie jest łatwo. Od razu mówię, nie jest łatwo wymienić takie gniazdo. Ja już sobie tutaj polutowałem wszystkie te nóżki, które mogłem polutować. Może ustawię troszeczkę ostrość.
I powiem wam tak, zostały mi tylko te cztery nóżki, żeby poprowadzić druciki. I w zasadzie będę mógł złożyć tą konsolę i sprawdzić, czy ona da jakiś obraz. Tutaj igiełką pokażę wam. Tu jest pierwszy pin, nie rusza się, drugi pin też jest przylutowany, trzeci też jest przylutowany. Tu będzie szedł drucik do tego i tego. Tu się nie rusza. Tu jest przylutowany, tu też przylutowany, tu też jest przylutowany, też jest przylutowany, też przylutowany, też przylutowany, też przylutowany, też przylutowany, też się nie rusza. No i te dwa też będą druciki szły. Tutaj i z tej ścieżki. Tutaj ten się też nie rusza, też jest przylutowany. No i ostatnie jest też już tak trochę więcej tutaj cynemika po. Powiem wam tak, teraz jest taka sprawa, bardzo ciekawa sprawa zresztą, bo mam trzy opcje do wyboru. Kupiłem, ja wam pokażę, może to pod mikroskopem będzie widać, a jak nie, to się zaraz przełączę na normalną kamerkę, a zresztą przełączę się na normalną kamerkę, także zrobię na chwilę pauzę, jak już będę miał obraz, to wam pokażę. Dobra, powiem wam, o co chodzi. Kupiłem taki drucik. On ma tutaj, jak widać, 0,10 mm. Mam cewkę od gitary, której ten drucik jest też bardzo cieciutki, nawet chyba cięższy niż tutaj. No i zastanawiałem się, co by było, jakby sobie taką plecionkę uciąć, jakiś kawałek i pojedynczy drucik wziąć z takiej plecionki. Jak wiadomo, plecionka zarąbiście wsysa cynę, także myślę, że nią by się fajnie łączyło, lutowało na tych pinach od tego HDMI-ka. I co wy myślicie? Co wybrać? Zresztą zobaczymy sobie pod mikroskopem te trzy wszystkie druciki, jak wyglądają i zastanowię się, co wybrać do połączenia tych czterech pinów. Robię pauzę na chwilkę, idę do kibelka i zaraz wracam. Okej, okay, też wam pokażę bardzo ciekawą rzecz. Zastanawiałem się, gdzie się tutaj drucik wyciąga z tej szpulki. I wiecie gdzie? Tu jest takie coś. Tylko tu chyba nie ta strona. Tutaj będzie. Tu jest. Z tej strony. Więc trzeba tą naklejkę z góry trochę ją odgiąć. W zasadzie to trzeba ją odkleić, ja odkleję, poczekajcie chwilę. Tak tego na pierwszy rzut oka nie widać, ale. Dobra. Gdzie ja jestem? Trafia? Trafia. Dobra, spróbuję to wyciągnąć. Igłą. Złapię ten drut tutaj, żeby sobie go naciągnąć. On jest tam zaklejony. No wychodź, kurde. No powiem wam, że tak paznokciami tego byście nie wyciągnęli. Oła, zahaczyłem. Nie wyciągnęli. Za cholerę. Jezu, ale słyszą, oni to musieli zrobić. Dobrze to w ogóle robię? Dobrze. No i okej. Jak już się tutaj dostaniecie, to macie ten cały drucik. Możecie sobie go rozwijać. I to jest 0,10 mm drut. I teraz dla porównania wezmę drucik z cewki od gitary. Porównamy grubości, tylko będę musiał się tutaj jakoś zmieścić i ostrość ustawić bardziej. Po prawej stronie mamy ten 0,10 mm kupiony. I teraz zobaczycie, jak wygląda drucik z cewki gitarowej. Z cewki gitarowej
jest jeszcze cięższy. Tak mi się wydaje. No, przynajmniej gdzieś tak, nie wiem, 0,8 mm, a może nawet dwa razy. Ja może nawet nie dwa razy, ale zdecydowanie jest cięższy od tego tutaj. 0,10 mm. Też nim się fajnie lutuje. No i ciekawa sprawa by była, jakby wyglądał drucik z plecionki, takie pojedyncze włókno. Ja się postaram uciąć tu trochę. I tak tej plecionki jest sporo. Także teraz byśmy spróbowali sobie tutaj wziąć jeden drucik z takiej plecionki, ale podejrzewam, że z plecionki to będzie masakrycznie cieniutki. I nie wiem, czy uda mi się to tak łatwo, to bym musiał już igłą chyba dziubać też, żeby to rozgałęzić, bo tej plecionce jest mnóstwo, mnóstwo, tylko będziecie to widzieć. Znowu coś, bo inna odległość już, dobra. No, plecionka jest mega cieniutka. Mega, mega, mega cienka. Ale jestem ciekawy, jakby taki jeden drucik. Wiecie co, dobra, ja sobie zrobię pauzę, bo to będzie długo trwało. Ja sobie go rozplotę, jak warkocza. Dobra, słuchajcie, z tej plecionki to będzie jednak za cienki drut, on się po prostu praktycznie łamie. Jest tak cieniutki dla porównania. Tu jest jedno włókno z tego, co kupiłem. I użyję tego, co kupiłem, żeby sprawdzić po prostu, jak się nim będzie lutowało. Także teraz następny etap to podlutowanie się do tych pinów od HDMI-ka. To też nie będzie, podejrzewam, łatwe. A sobie zmienię oświetlenie, bo to jednak jest trochę do dupy. Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, tu będzie ten drucik, który właśnie kupiłem, 0,10 mm. Zobaczcie, jak on będzie pasował. W zasadzie idealnie. Idealnie. 0,10 mm sprawdza się do tych pinów superancko. I teraz jest kwestia tego polutowania, moi drodzy. I do tego użyję, w sumie dużego spróbuję użyć grotu, bo powiem wam, że tego nożowego, on jest mocny. Także ja sobie najpierw ocynuję jedną tą końcówkę i zaraz zobaczymy, czy uda mi się złapać jakoś fajnie. Tak, tu jest topnik. Muszę też topnika użyć, żeby to fajnie wszystko złapać. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja teraz sobie pocynowałem tą końcówkę tego drucika. Też oświetlenie, kurde. Wiecie co? Poczekajcie, ja zrobię na chwilę pauzę. Spróbuję zamontować sobie na obiektywie pewien bajer. Takie oświetlenie, żabkę do roweru i zobaczymy, czy ona mi będzie oświetlała mocno w dół. Dobra, widzicie? Końcówka tego drucika jest już tak pobielona. Ale powiem wam, że jest opóźnienie takie w OBS-ie, że ja robię w prawo, dopiero gdzieś, nie wiem, pół sekundy później mam reakcję na obrazie. Także bardzo ciężkie to jest pokazywanie wam, jak przylutować taki drucik, mając kamerkę tam, powiedzmy, w aparacie, nie wiem, ile tam idzie fipsów, 20 kilka, 30. To jest mega, mega trudne. Jezu, jakie to jest opóźnienie, no. Duże jest opóźnienie. A ja chcę wam to przylutować i pokazać wam. Nie wiem, czy mi się uda.
No w sumie go złapało, nie? Ale to nie jest to, co ja bym chciał. Bo nawet nie miałem cyny na grocie, na końcówce. Także ja bym sobie dał jeszcze. No i bez topnika to robię, no. Popatrzcie, źle to jest robione. Także ja sobie teraz naniosę troszeczkę topnika tutaj na ten drucik. I potem dam na. Minimalnie, tak dużo poszło. I teraz dam sobie trochę cyny, ale to dam cyny z tego cieniutkiego drucika, żeby za dużo nie poszło na ten grot. Elegancko, nie, no kurde, to jest piękna ta cyna. Ona jest zarąbista. Dobra, spróbuję teraz to przygotować pod OBS-em, ale to będzie masakra. Zatamował się? Nie widzę dokładnie. Nie chcę zrobić znowu jakiegoś tam zwarcia. O, widzicie. Tak to jest właśnie. Jak się robi pod OBS-em. Nie, tu jest za dużo opóźnienia. Ja to biorę pod stereoskopowy i pokażę wam po prostu, jak już będzie polutowany. Naprawdę, wierzcie mi, wybaczcie, ale to jest tak duże opóźnienie, że ja się męczę strasznie. Powiem wam, że jestem w ciężkim szoku. Dlaczego? Bo super mi się polutowało to lutownicą T12, tym grotem takim ala typu nóż. No pięknie to łapało, naprawdę, chociaż jest duży, ale ten nóż jest, wiecie, taki jakby stożkowaty, taki ścięty i da rady nawet takie piny polutować tym grotem. Świetnie się sprawdziło, naprawdę. 100 razy lepiej niż tymi takimi zakrzywionymi, cienkimi. Nie wiem dlaczego, ale ten typu nóż elegancko mi to połapał. Także już mam 4 druciki przylutowane do nóżek. Zostaje mi teraz jeszcze przeczyszczę troszeczkę tutaj izopropanolem. Wszystko. W zasadzie to już mam polotowane. No i że jesteśmy prawie na finiszu. Teraz muszę się podlutować właśnie do tutaj tymi z lewej strony to będzie ta dioda tutaj. Już wam pokazuję. Będzie tu do tego. I do rezystora tego. To będą te dwie z lewej. Jeszcze sobie muszę zobaczyć dokładnie schemat, które to są nóżki. No i te dwie tutaj nóżki. Te, czyli ta tutaj pójdzie do tego, a ta pójdzie tu do tego. Ale gdzieś ją tutaj sobie przylutuje. Będę musiał chyba troszeczkę się podskrobać. Także najpierw pytanie. Od czego zacząć? Od tej prawej strony zacznę. W sumie najprościej będzie. W sumie będzie najprościej. I tutaj bym sobie użył. I teraz jest taka fajna zabawa, jak Chińczycy, ja ich podziwiam, że jak oni robią te pętelki, kuźwa, to trzeba być naprawdę geniuszem. Mieć wprawę niezłą. A ja się postaram zrobić tutaj taki motyw, tylko nie, tym to mi niewygodnie jest trochę. Musiałem sobie wziąć, gdzie ja to położyłem? Ja ten nożyk taki fajny położyłem, o tu jest, dobra. I tak, najpierw igłą tutaj sobie złapać. Teraz wziąć nożyka.
Widzicie, to nie jest takie proste, tak kurde zakrzywiać takie wróciki. No jeszcze bardziej gdzieś tutaj. Jeszcze te opóźnienia, jakbym miał kamerkę taką 60 fipsów. W zasadzie to trochę. No perfekt! Ja pierdzielę. O to mi się rozchodziło. Dobra, będziemy się dalej bawili. Teraz sobie podskrobię troszeczkę tą ścieżkę tutaj. A to już zrobię nożykiem. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Sobie zrobię lepszą ostrość. Trochę powiększę. No i teraz muszę się trochę tutaj podskrobać, żeby. W sumie mogłem to wcześniej zrobić. Głupek jestem. Jest. Podskrobane. No i co? I teraz muszę tutaj nanieść troszeczkę cyny. I do tego celu właśnie użyję tego grota ala typu nóż. Zobaczymy, jak nim pójdzie. Sobie go najpierw wyczyszczę, naniosę na niego troszeczkę. Nie, najpierw to naniesiemy sobie. Ciągle zapominam teraz jakoś, nie wiem. Trochę. Troszeczkę tak topnika, żeby nam to się jakoś. Pokleiło. Dobra. Teraz z którą stroną to spróbować? Taką spróbuję. W ten sposób. Zobaczymy, czy uda mi się nanieść. Jest, trochę cyny dałem na końcówkę tego grota. Nie wiem, czy dokładnie docisłem. Ach, chyba nie. Chyba nie, bo. Teraz jest ok. Teraz jest ok. I teraz, moi drodzy, dalsza część. Tego zamak matu, no kurde, a już chyba się nie potrafię nawet wysłowić. Zmęczony już jestem, powiem wam szczerze, trochę tym wszystkim. I teraz ja sobie spróbuję ten drucik. Dokładnie gdzieś tutaj. Traktować nożykiem, ale ty mi się odsuń. Ty mi się na razie tutaj nie wpakował. Dobra, spróbujemy to jakoś przygotować. Też podejrzewam, że będę musiał użyć troszeczkę więcej tej cyny. Mam sobie jeszcze trochę topnika w razie W. Ten drucik ma mi się przygotować tutaj do tej ścieżki. Oh my god! Oh my god! Dobra, teraz muszę trochę dać sobie cyny na. Na końcówkę tego grotu, nawet dam więcej. Okej, dużo jest. Zobaczymy, czy mi się to uda. Prawdopodobnie się udało. Prawdopodobnie się udało. Przygotował się. Teraz zobaczymy igiełką. Czy to będzie się trzymało? Ja go troszeczkę odegnę z tej strony. Żeby mi nie zrobił zwarcia.
O, słabo, słabo się przygotował. Jednak tutaj trzeba będzie trochę więcej tej ceny dać. No. Ale zarąbiście ten brat łapie, kurde, cenę, ja pierdzielę. No dobra, zobaczymy, czy to się przygotowało. Jak będę próbował go odjąć albo poruszać nim. To jest akurat ten. I chyba złapał, bo dalej się nie rusza. No to teraz najlepszy motyw, jaki może być, ucięcie tego. I tutaj wykorzystam sobie właśnie ten nożyk. Bo to trzeba też zrobić bardzo delikatnie, żeby nie uciąć ścieżki. To też nie jest takie, kurde. Siu. Nie, bym tak sobie wolał chyba obciąć obcinaczką. Będzie bardziej bezpiecznie. Tylko czy uda mi się tak podejść? Dobra. Spróbuję to nożem. Wiecie co, nie, ja to nożem, ja to utnę nożem, ale pod mikroskopem stereoskopowym, bo tak to nie widzę tutaj nic. Centralnie. Pauza. Dobra, słuchajcie, ja porobiłem to wszystko pod mikroskopem stereoskopowym. Pokażę wam, jak to polotowałem. Więc zaczynamy od pidów, które idą do w miejsce diody i rezystora, czyli pierwszy ten od lewej, drucik, idzie tu, zagięcie, zakręt i idzie do rezystora. Wszystko idealnie, pomierzone miernikiem, jest ok. Drugi drucik, ten po prawej, idzie do punktu diody, której nie mam, ale według tam opisów w internecie powinno to działać. Także on jest tutaj przygotowany. Ja sobie sprawdzę jeszcze raz na 100%, czy on jest. Powinien być po lewej stronie, bo teraz mam do góry nogami obraz. Dokładnie, po lewej stronie diody. Zgadza się? Czyli od tego kółeczka takiego, co tam będzie pokazane. Tutaj. O. No i zgadza się. Jest polutowany. Dwa następne piny to szły po prostu tutaj do ścieżek, czyli ten od lewej pierwszy idzie tutaj do ścieżki. Kontynuacja. I on sobie leci gdzieś tam do przelotki. No i ten tutaj po prawej idzie do drugiej ścieżki. I też sobie gdzieś tam leci, nie? Przygotowany. Także teraz pozostaje mi co? Włożenie tej płyty do obudowy i sprawdzenie, włączenie jej, czy włączy się, ruszą wiatraki i szybko ją włączę, bo na razie nie będę podpinał ani HDMI, ani żadnego chłodzenia, tylko najpierw po prostu sprawdzę sobie, czy ta płyta ruszy z tym wlutowanym już HDMI. Bo jak wiecie, wlutowałem HDMI, na próbę włączałem ją na filmiku, jest to pokazane, i ruszyła. Także uruchomiła się normalnie, tak jakby się miał uruchamiać system. Natomiast nie miałem podpiętego ani dysku Blu-ray, ani. Kurczę, nie mogę zamknąć tutaj tego pudełeczka z pastą. Nie miałem podpiętego ani HDD-ka, ani Blu-raya. A konsola ruszyła, zapaliła się niebieska dioda, było widać wszystko. Także ja też zrobię pauzę, przełączę się na kamerkę już taką z telefonu, że będzie więcej widać. I postaram się to wam pokazać. Razem z wami to będę pierwszy raz jakby robił. Także zobaczymy się, co się stanie teraz. Robię pauzę i wracam na kamerce z telefonu.
Dobra, słuchajcie, godzina 15, ja pierdzielę nagrywania. 220 podłączony kabel. Zasilacz włożony, podłączony zasilacz, wiatrak podłączony, bez podłączonego napędu DVD i dysku twardego. I oczywiście bez, na razie bez kabla HDMI. Podłączam się do zasilania. Dwieście dwadzieścia podpięte do zasilacza. Od spodu, jak wiemy, mamy czujnik, który włącza konsolę. Ja się postaram teraz ją włączyć. No, on jest mniej więcej w tym miejscu. Dobra. Żebyście jeszcze wiatrak widzieli. Dobra, widać wiatrak. Włączam konsolę. Zobaczymy, czy się włączy. I czy zacznie się kręcić wiatrak. Trzy bipy głośne. Wiatrak zaczął bardzo szybko wyć. Także co? Podejrzewam, że chyba chłodzenie jest niewystarczające, bo to ani bez termopadów, bez pasty na procesorze. Ale konsola się włącza, reaguje. To jest pierwszy znak. Dobra, teraz zrobimy coś takiego, że ja zrobię pauzę, wyciągnę płytę, naniosę trochę pasty i przykręcę go tym. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, słuchajcie, ja wyczyszczę teraz sobie tutaj izopropanolem ten GPU. Ładnie. Właściwie to już będę ją skręcał. Zobaczymy po skręcaniu, czy będą dalej te trzy bipy, czy nie. Tutaj sobie wyczyszczę oczywiście też spodem wszystko. Przy okazji zobaczymy, jak się sprawdzą te termopady, które kupiłem. Mam nadzieję, że dobrze się sprawdzą. Dobra, podstawka od tego wyczyszczona elegancko. I teraz tak, idę po pastę. Termopady mam tu już z boku. Także będziemy się bawić w chłodzenie tej konsoli. Pasta jaka?
Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Teraz nałożę pastę. Nie będę żałował. Myślę, że tyle wystarczy. I rozprowadzę ją po tym krzemie, tak żeby było tu w miarę równo. Wezmę sobie, użyję takiego ostrza tutaj. Będę miał pewność, że będzie na 100% wszędzie rozprowadzona ta pasta. Potem jak się dociśnie, to i tak się wszystko rozpłynie, formuje i tak dalej. Robię to bardzo delikatnie. Że nic tu nie uszkodzę. Nawet trochę zbiorę, żeby nanieść ją. Oczywiście są różne szkoły nanoszenia termopasty. Ja zawsze rozsmarowuję, bo jeszcze nigdy nie robiłem tak, że po prostu robiłem takie wielkie ziarko grochu i kładłem na to potem radiator czy tam coś innego. Dobra, termopady przyklejone. Tu będą one siedziały sobie. Na tym jeszcze oczyszczę sobie te pamięci, żeby były czyste. I zaraz włożymy tą płytę z powrotem. Tym razem już wszystko będziemy podłączać. Zobaczymy, czy nam to odpali wszystko. Tylko żebym teraz nie wtopił. Jak założę płytę, to już będę mógł potem wszystko założyć. Mniej więcej chyba. Jeszcze coś sobie sprawdzę. Tak, wkładam HDMI-ka. I to dociska tutaj do HDMI. Dobra, tu nie będzie zwarcia na 100%. Także ja zaczynam składanie. Patrzę się, czy jeszcze nie ma tutaj miejsca na termopady. A tak naprawdę to nie widzę. Chociaż na tych cewkach tutaj by się przydało. Jeszcze muszę znowu telewizor włączyć, nacisnąć guzik, żeby się nie wyłączył mi. Takie jakieś w szarpie jest głupie. Zabezpieczenie. No dobra. Ten posmarowany. Ten naniesiony. Także wkładamy. Teraz muszę dokładnie włożyć ten kabelek od zasilania, żeby nie wtopić potem. Wiecie co, może ja sobie to wrócę w drugą stronę, będzie mi wygodniej. Wręcz na pewno będzie mi wygodniej. Dobra. Najpierw, żebym pamiętał o włożeniu tego tutaj kabla w tą dziurę. Dobra. O, weszło. Kęcko. I uwaga. Teraz będzie trzeba. Jest. Dobra. Teraz przykręcę płytę tutaj
Znaczy jeszcze nie. Teraz ja sobie ją obrócę. Zobaczę, czy wszystko jest ok. No tak, widzicie, zawsze ten kabel od zasilania tutaj coś zaszwankuje, ale już jest ok. Także obracam ją na drugą stronę. Teraz trzeba będzie poprzykręcać ją. Ja nie wiem, czy ja mam wszystkie śrubki w ogóle. Na pewno ją przykręcę tu. Tu. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Tych czterech ją na pewno przykręcę. Tutaj już może troszeczkę będzie to mniej wymagane. Mam raz, dwa, trzy, cztery. 5, dobra. Akurat będzie na wkręcenie tej płyty. Teraz mi zostało wyczyścić tutaj te znowu kości pamięci, bo tutaj też będą szły termopady. I na to już pójdzie ta blacha. Także ja już sobie wiatrak podłączę, żeby nie zapomnieć potem. Wiatrak podłączony. Kości wyczyszczone. No i znowu zaczynam te termopady obcinać. Tym razem miejsce tych starych tutaj. Także ja robię pauzę i wracam za chwilę. Dobra, słuchajcie, ja już naniosłem wszystkie termopady, pasty na ten procesor GPU. Konsola jest skręcona. Teoretycznie teraz wystarczy tylko założyć obudowę. Włożony dysk twardy. Wszystko jest włożone. Podpięte. Zobaczymy, czy teraz będą trzy bipy. Jeżeli będą trzy bipy, to znaczy, że jest uszkodzone GPU. Jak będzie się szybko wentylator kręcił. Z tym, co teraz zrobiłem, konsola powinna chodzić jak nowa. Nie wiem tak naprawdę, co z tą konsolą ktoś poprzednio zrobił, że ona nie działała, co się tak naprawdę tam stało, czy padł GPU i właśnie ktoś myślał, że to HDMI i próbował wymieniać HDMI, bo też tak mogłoby być. I powiem wam, trudno, jak się nie da naprawić, no to ryzyk fizyk, tak? Zaryzykowałem 200, to nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią, ale jeszcze przed włączeniem ja się przełączę na Firefoxa i spróbuję znaleźć, co znaczą 3 bipy. Także ja robię pauzę, tylko sobie znajdę to w Firefoxie. Jeszcze przed samym włączeniem, teraz właśnie jak już ona jest skręcona z tą pastą, sprawdzimy, co piszą o tych 3 bipach. Dobra, ja wpisałem w Firefoxa PS4 3 bips i tutaj piszę. 3 piknięcia jest, tylko sygnalizuje coś tam z PS4, że coś z dyskiem, problem z wyjęciem dysku, że nie jest wymagane coś tam, no nic to nie panik, żeby nie panikować. Okej, okay, ale czy chciałbym coś po polsku? Why don't my 3 bips stand off? Bips is meant for time limit for shooting down normal pass and taking the normal is wymaga it do jest wymaga HDD, więc że nie jest uszkodzony dysk twardy. Nie wiem. Help. Zobaczymy sobie, co na Reddicie piszą. Jestem ciekawy. No disk. A to jest ciekawe, bo to coś może być, kurde, z tym na... Dobra, zobaczymy tutaj, co napisali.
of the PS4 open dongle do zasilania. No, press the power button on the front of the console to boot. We hear the beep. Keep pressing it to stop beeping. No, plug the back. No, poczekaj. Unplug from the rear. No, press the boot power button on the front of the console. And you will hear it beep. Keep pressing it until it stop beeping. No, plug the back in to in on. Kurde, nie ma po polsku gdzieś. Czekajcie, muszę wpisać to po polsku. PS4 3 jakoś tam to spróbuję. Czy jest coś po polsku, jakieś forum, które opisuje to? Jest. To jest szczery speaker. Bip. Znać jak wyłączenie bipa w Polsce. Aha, chciałbym wyłączyć. No odlutuj go, to go wyłączysz. Rozwiązano. PS4. Moje PS4 się nie włącza. Nie reaguje na przyspory. Jedyny przycisk. Nie wchodzi dźwięk, lecz żadny wychodzi dźwięk. Nie świeci, nie świeci, nie świeci, nie blaszka przycisku dotyka. Blaszka przycisku dotyka płyty głównej dotykania. Proszę, więc nie wszystko. Nie, jeśli tak, to co nie działa konsola. Jedynie przycisk F wydaje dźwięk, nic nie robi, nawet gdy płyta wysunie ręcznie. Uszkodzony BIOS, może się naprawę, miałem kilka identycznych przypadków. Uszkodzony mostek CXZA to... To fajnie działa mu. SA zarejnie trzy fabrycone plug do power cable lancowano pracy button. Jak to power button. Ale mi reaguje, włącza się wszystko. Sub. O, to jest moja rewizja. No button jest niezletany. Jak nie nadaje zdjęcie, to włączy tylko to pod pana stronie do wymiany gwiazdy HDMI. Nie rozwiązałem. Też nie rozwiązałem, że na razie nie znalazłem żadnego tutaj. Trzy piknięcia, no. Nie ma się trzy piknięcia. No kiedy się dzieje, nie słychać co? Nic się nie słychać, nie słychać trzy dźwięki. Podobnie to inna sytuacja. I koniec. A co na polsku? Na polskim? Demony, powyżej nie będzie już się koniec. Co, trzy razy pika widać minąć. Dobra, walić to. Zobaczymy, co się tym razem stanie. Wysuwam ją pod potrzebę palcem dotknąć. I uwaga, chwila prawdy. Czy będzie działać, czy nie będzie działać? Nie jest. Głupi jestem. Nie, widać. Myślałem, że schował się pod blaszką. Dobra, tu jest. Ty. No nie wierzę. Powiem wam, że teraz zaliczyłem ząka. Bo konsola w ogóle się nie chce włączyć. Może jestem w szoku. Bardzo dziwne. Czyżbym za mocno dokręcił tutaj ten? Nie. Ups.
Czekajcie, bo mi telefon od zrażenia spadł. Poluzuję trochę. Tutaj. Popatrzcie, popatrzcie się, dziwna usterka. Teraz w ogóle się nie chce włączyć. Jeszcze ją poluzuję. Ale dziwne. Bez przykrętu. Wyjmę dysk może. Teraz jestem zaskoczony. Powiem wam szczerze. I teraz o co chodzi? Patrzcie, nie włącza się. Dobra, to zrobimy inaczej. Jak się nie włącza, to ja teraz rozkręcę te śruby. Poluzuję je. I zobaczymy teraz. Ha, nie włącza się. No to mamy problem. Dobra, ja śruby wkręcę na razie z powrotem. Zrobimy inaczej. Odepniemy. Będę musiał wyciągnąć chyba zasilacz. Ale odepnę zasilanie. I odepnę. No tak, będę musiał teraz wykręcić zasilacz. Bardzo dziwny objaw. Konsola włączała się, a po skręceniu się nie włącza. Czujecie fazę? Dobra, śrubki sobie wyciągnę. Śrubki od zasilacza wyciągnięte. No spróbuję teraz włączyć. Podłączę znowu zasilanie. Zobaczymy. Tak po kolei będę. Czy nie włożyłem tego dobrze kabla? Nie no, kabel jest włożony. Konsola nie reaguje dziwnie. Bardzo dziwne. No to wyciągamy zasilacz, niestety. Chyba zrobimy inaczej. Podłączę DVD. Podłączę DVD-ka. I spróbuję podłączyć ją bez włączonego napędu. To może być coś z napędem. Z zasilaniem. Dziwne. Bardzo dziwne. Coś się teraz stało. No to wykręcę z powrotem. Całe to. Albo jeszcze tu spróbuję poluzować. I będę próbował ją włączać, rozbierając ją po kolei. Gdzie jest zasilanie? Tutaj. Ok. Włączyła się, jak poluzowałem te. Słuchajcie, coś czyta. Dysk twardy. Dobra, wyłączę ją. Ale dysk mieli. Już wiem o co chodzi. Ale chłodne powietrze wieje. Dobra.
Straciłem dźwięk, kurde, ty normalnie masakra. Słuchajcie, konsola działa, włącza się. Tylko, że teraz mam odpięty chyba Blu-ray. Na razie dysk jest podłączony. I teraz sprawdzę na padzie, którego na szczęście nie sprzedałem, czy on się sparuje. Oj, chyba on rozładowany. Dobra, ja muszę pada podłączyć. Tu mam, na razie odłączę się od telefonu. Czy w ogóle mi się pad włączy? No, nie włącza się. Pada mam rozładowanego. Ale miga mi dziwnie. Czekajcie, nie włączony PS4 prawidłowo, czy co? Aha, czyli ja muszę ją teraz. Dobra, ja muszę baterię naładować w padzie. Robię pauzę i ładuję baterię. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Pada podładowałem. Widać, że się świeci. Spróbuję to jakoś włączyć. Gdzie miga? Konsola jest niezłączona. Zobaczymy, co się teraz stanie. Chyba napęd mam odłączony. Tak, napęd jest odłączony. I teraz sprawdzimy ją. Ona nie była źle włączona. Czy da się sparować pada? Mam nadzieję, że da się. Ok, włączam ją. To nie od tej strony się włącza? Ja już głupieję. Nie odnowu. Dobra, muszę odłączyć zasilanie. Podłączę jeszcze raz. Ok, zasilanie podłączone. Jeszcze raz próbuję włączyć. No nie kumam tego. Dlaczego się nie chce włączyć? Ja się włączę, raz się nie włącza. No tak było pięknie. No nie wiem, czy mam znowu poluzować to. No błagam. Okej, może wyciągnę dysk. Może jeszcze raz. Coś nie chce zadziałać. Rozumiecie to? Bo ja nie rozumiem. Co mam może trzymać wciśnięty przycisk? A tutaj? A, ale jestem głupi. Boże, jak jestem głupi! Nie podpiąłem ją do sieci. Jezu, ja ją chcę włączyć. Kombinujesz. Jak koń pod górę. Dobra, podłączę ją teraz do zasilania. W ogóle nie była podpięta do zasilania. 220 V. Dobra, teraz jest podpięta. Próbuję ją włączyć. Włącza się. Przełączam się na HDMI grabera. Deaktywuj, aktywuj.
Zobaczymy, czy będzie jakiś obraz. Na razie został ten stary z włączania, zamrożony przez HDMI grabera. Ok, coś się dzieje. Wychwytuje. O, widzicie, idzie. Stanu pamięci, nie wiem, czy Państwo pomogą z poznania na stanie odwrotnym PS4. Dobra. Ja sobie muszę coś zjeść, wybaczcie. Jestem tak głodny, cały dzień dzisiaj to robiłem. Biała dioda się zaświeciła. Trzy diody, znowu niebieskie. Znowu coś tam dysk mieli. Tam właśnie ten dysk jest. O, znaczy PlayStation. Fajnie mieć HDMI grabera, bo kurczę, mogę wam to pokazać. Jak ona się w ogóle włącza. Zajebiście, że no. Działa, no, HDMI zrobione. Co nie, papugi? O, były trzy bipy. Bip, wyłączyła się. Aha, teraz muszę kontroler. Dobra, próbuję. Ale dong. Coś mi tu nie działa. Naciśnij przycisk PS Store, aby użyć kontrolera. Może ten pad działał. No nie mówcie, że jest jeszcze zrąbany tutaj w konsoli ten od Wi-Fi, bo już padnę totalnie. Nie mam innego padania. Kurde, skąd tu pada wytrzasnąć? Kumpel ma, ale teraz tu z niego jechać to już nie ma szans. Jak się w ogóle resetuje pada? Aha, tu jest ta dziurka. Spróbuję go zresetować. Może to coś da? Nie wiem, czy mi się to uda. No nie, no proszę, no. Czy mam założyć obudowę, żeby to wisi działało? Chyba nie. Czy mam podpiąć go przez kabel USB? Tego pada? Dobra, spróbuję go USB-kiem podpiąć. Tylko gdzie mam jakieś USB? Słuchajcie, ja zrobię na chwilę pauzę. Podepnę go USB-kiem. Zobaczymy. O mój Boże! Zadziałało! Kurde, podpiąłem go przez USB-ka. Pokażę wam. Jezu, jeszcze tego mam włączonego. Ile tu mam procent? Czekajcie, włączę tylko Iriona w telefonie. Przez USB-ka podłączony do konsoli. I kurde, włączyła się. Ja pierdzielę, jakieś konto w ogóle jest, ale poczekajcie, przyłączę się. Witamy podobnie. O, jakiś Dawid Czerwiński? Dobrze, nowy użytkownik. Nowy użytkownik 1? No nie no. Wiecie co? Poczekajcie chwilę, ja zrobię pauzę, aż się spróbuję włączyć na jego konto. Zobaczę z ciekawości, jak to będzie wyglądało. Robię pauzę. Dobra, jestem na jego koncie. Zobaczmy sobie, jakie miał gry. Call of Duty Modern Warfare, fajnie. Telewizja wideo, FIFA, wersja demo FIFA, Dragon Ball. O, ciekawe. Battlefront, Star Wars. Na PSVR-a to jest, nie no. Ostatnio grałem u kumpla na PlayStation VR i powiem wam, że jest taka gierka jedna, co tak rozpierdzieliła mnie.
taki klaun jest jakiś, kurde, jakby w takim cyrku, czy w domu jakimś takim. Zasiadacie na fotelu, bierzecie dwie spluwy i napierdzielacie, ale to był kosmos. Jeszcze, kurde, a nie będę już mówił dalej, co tam było. Playroom, galeria zrzutów, przeglądarka internetowa, biblioteka. Masz zaproszenia, impreza Kongo 245. Włącz internety, społeczności, ok, wiadomości, impreza, profil, trofea, ustawienia. Wejdziemy sobie. Zobaczymy, jaka pamięć ma słowa. 500 giga. 175 giga użytych. Motywy, dźwięk, ekran. Tu gdzieś była. System. Informacje o systemie. Poczekajcie, ja zrobię pauzę na chwilę. Dobra, słuchajcie, jest tutaj firmware 7.50. 7.50. A właśnie, gdzie tu jest jeszcze ten HDMI? Gdzieś jakie mam inicjacja, nie ustawione. Język, data i godzina, ustawienia odtwarzania wideo, to nie. Aha, że to. Włączenia, ustawienia aplikacji, aktualizacja, dźwięki, ekran, ustawienie wyjścia wideo, rozdzielczość. O, mamy rozdzielczości, wszystko hula, ok. To jest dobrze. Zakres RGB. Informacje o wyjściu wideo. Full HD, 60 Hz, RGB. Podłączone urządzenie HDR nie obsługiwane. No tak, ten grab, HDMI grabber nie obsługuje HDR-u. Nawet nie mam na tutaj takiego telewizora z HDR-em. W pokoju się, oczywiście w drugim pokoju mam 4K z HDR-em LG-ka. Ale super, wszystko działa fajnie. Teraz wiecie co? Zrobię taki motyw. Wyłączę tą konsolę przez tu menu. Tam, gdzie to się włączało. Gdzie się włączało? Pamiętam. I podepnę napęd Blu-ray. Gdzie tu się włączało, cholera? Co mam nacisnąć? PlayStation Store. Dłużej przycisk trzymam. Aha, chyba było. Ale ma obcięty ekran jeszcze. Wyłącz PS4. Włączam ją. Uwaga. Wyłącza się. Ona się trochę długo, ta PS4, z tego co pamiętam, wyłączała. Aż całkowicie musi zgasnąć dioda. Dioda zgasła. Robimy następny motyw. Odłączę zasilanie na chwilę. Zasilanie odłączone. Wrócę ją na. Tu by się przydała śrubka. No. Jeszcze jedna jakaś śrubka, żeby wkręcić. No, ojejku. Muszę tu wkręcić śrubkę, żeby tą płytę bardziej tak jakby trzymało. Czekajcie, ja zrobię na chwilę pauzę, to ogarnę wszystko. To już trwa 2 godziny 9 minut. Dobra, słuchajcie, ja podpiąłem już tutaj napęd, nie wiem, DVD, Blu-ray, jak to się tam mówi. Zobaczymy teraz, co się stanie w ogóle. Tylko ja muszę gdzieś od dołu, tutaj ją od góry jest. O, słyszeliście? 3 bipy. A teraz jak od dołu ją włączę.
Wentylator zaczyna się kręcić. Przełącza się teraz na HDMI grabera. No, teraz już się normalnie włącza szybko. Wiatrak się kręci. No zobaczcie, ja teraz będę się przełączał między tym a tym. Cichutko chodzi, naprawdę, bardzo cicho. No dobra. Witamy ponownie w PlayStation. Naciśnij przycisk PS. Yeah! Na czerwieński. No tak, uszkodziłeś konsolę, gościu. I potem ją sprzedawałeś innym osobom i tak krążyła po tym Elixie, kurde, naprawiali ją, naprawiali. Już w końcu trafiła w moje ręce. Widocznie tak musiało być, przeznaczenie. A to jest ciekawe, bo tamtą konsolę co kupowałem. Pamiętacie w ogóle filmik o poprzedniej konsoli PS4, co kupiłem, nie? Od gościa. Co był ten pad uszkodzony? To jest ten pad. Jeżeli powiem wam tak, jeżeli macie uszkodzony moduł ładowania, łatwo go obejść, zrobić tak, żeby pad działał. Ja już tutaj mam go skręconego, a w środku jest specjalna płytka, która ładuje tą baterię normalnie, tak jakby się ładowała. Tylko jeden motyw jest taki, że zresztą ja mogę wam to pokazać chyba nawet, że nie wykrywa w PlayStation z baterii, nie? Będzie widać. Czekajcie, ja zrobię tutaj, że przekształcanie obrazu zresetuję. O, teraz cały jest. Widzicie? O, oto się mi rozchodzi. Bateria jest znak zapytania. Nie widzi baterii po prostu konsola, ale tak wszystko działa. Bez problemu. To jest tylko ten jeden minus. No, tak jak jest sprawny ten cały układ ładowania, który ładuje baterię, zarządza ładowaniem baterii, no to wtedy tutaj by mi się teraz pokazywało, że bateria jest ładowana. Tak naprawdę teraz bateria jest ładowana, tylko tego nie widać, bo w środku jest ten moduł taki do ładowania baterii i on sobie ładuje tą baterię. Jak się naładuje, to odłączy po prostu zasilanie. A spróbuję odłączyć teraz kabel od USB-ka, czy będzie konsola działała? Powinno działać, bo już działa. Super, patrzcie się. Pad odłączony. Działa. I teraz co zrobić z tą konsolką? Wyczyścić wszystkie dane, zresetować ją po prostu do ustawień fabrycznych i sobie potem ją ogarniać. Żadnej gierki nie mam, nie? Poczekajcie, zobaczymy, czy coś jest w napędzie. Może coś jest w napędzie? Mówi, to był napęd. Biblioteka. Patrzcie, jakie to są gry w ogóle. W sumie dużo nie ma. Playroom. To też jest nawijara gierka. Oczywiście do PlayStation Network. Okej. Grałem to też na VR-ze. Zarąbiste, zarąbiste. Tylko powiem wam szczerze, że jakby ten VR, co jest teraz na PS4, miał lepszą jakość tego obrazu, to już była bajka. A podejrzewam, że na PS5 już będzie to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Z tego, co czytałem, tam już ten VR ma mieć te wyświetlacze OLEDowe. Czy Call of Duty mogę zagrać? Wpisz się do PlayStation Network. Dobra, nie, ja zresetuję aplikację, takie ma Spotify zakupione. Może nie, nie będę resetował. A może będzie chciał kiedyś zobaczyć ten film i powie, kurde, ja bym chciał tam odzyskać jakieś gry. Nie, tu już nie ma takiej mowy. Sprzedałeś to już. Cóż poradzić? Ja ją zresetuję. Niech już ma. I ja w ogóle tu będę chciał wrzucić SSD-ka, także na razie chyba wrzucę 256 giga.
Tak, kupię. Jakoś może jutro. Nie, jutro nie, już mi się nie chce, już mam drugą zmianę, także. Po drugiej zmianie, jak będę miał wolne, to się wybiorę. Akurat tak, 20 to będzie teraz. 20 będę miał wolne. Tak, muszę jechać w jedno miejsce. Także na koniec sobie tą konsolę zresetujemy do ustawień fabrycznych. Inicjacja. Przywróć ustawienia głośne. OK. Przywróć. Tak. OK. I na koniec niech jeszcze sobie polecą ustawienia domyślne konsoli. Na razie cichutko chodzi, bo nie jest obciążona. Zastanawiam się, jak będzie chodziła pod jakąś gierką. Właśnie, mojej siostry ten ma. Syn bez szwórka. Że mogą sobie pożyczyć jakieś tam. Ale i tak pożyczę tą gierkę od Alexa. Przepraszam, wyłączę. Nie, ja zrobię na chwilę. Ja ściągnę słuchawki, bo mlaskam, bo teraz ja jestem tak głodny, mówiłem. 7 godzin chyba siedziałem przy tym. No, jakoś tak, 7 godzin. Nie takie łatwe. A wy sobie oglądajcie.